Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym odcinku Kroniki Sejmowej. Tym razem będę przedstawiał Państwu pracę za miesiąc marzec 2018 roku. Powiem najpierw o takich nowelizacjach przepisów kodeksu karnego wykonawczego, ustawy o kosztach sądowych i kodeksu wykroczeń, które były przedmiotem prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w której to komisji pracuję jako wiceprzewodniczący. Ta pierwsza ustawa, kodeks karny wykonawczy, była połączona z nowelizacją również ustawy o służbie więziennej. Chodzi o zwiększenie uprawnień funkcjonariuszy służby więziennej w wykonywaniu sądowego dozoru elektronicznego. Już od kilku lat są odbywane kary w systemie dozoru elektronicznego, nie tylko przy zastosowaniu kary ograniczenia wolności, ale również kary pozbawienia wolności do jednego roku. Ten system polega na tym, że nie spędza skazany tego okresu pozbawienia wolności w zakładzie karnym, tylko może korzystać z wolności, ale jest dozór elektroniczny jego poczynań. Przede wszystkim powinien w okresie biegu terminu tej kary pracować, nie nadużywać wszelkich środków karnych, które były zastosowane w stosunku do niego. Chodzi mi o tak zwane środki probacyjne, różnego rodzaju zakazy, na przykład zakaz zbliżania się do osób, które były osobami pokrzywdzonymi, jeżeli chodzi o przestępstwa przemocy. Jest on kontrolowany, taki skazany, przez w zasadzie 24 godziny. W Warszawie jest taka centrala, cały ten system, który może kontrolować obecność poszczególnych skazanych, którzy mają odpowiednie urządzenia przy sobie, rejestratory tak zwane, i to podmiot dozorujący może sprawdzać ich przemieszczanie się, ich obecność praktycznie przez 24 godziny, pod warunkiem, że tam muszą być te nadajniki GPS-owskie odpowiednio też ładowane, żeby ta kontrola mogła być w sposób prawidłowy dokonywana. Oszczędności z tego tytułu są takie, że na jednego skazanego miesięcznie koszt wykonywania tej kary w systemie dozoru elektronicznego to jest w granicach 330-340 zł, a koszt odbywania tej kary w zakładzie karnym to jest 3400-3500 zł, czyli dziesięciokrotnie jest to mniejsze koszty, mając na uwadze to, że obciążają one budżet Skarbu Państwa. Druga ustawa nowelizowana była, to jest kodeks wykroczeń w dwóch przepisach. Był to projekt Komisji Petycji, Komisji Senackiej. Po prostu nastąpiła zmiana nazewnictwa w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. No, te zakłady nazywają się zakładami leczniczymi czy podmiotami leczniczymi i jest taki przepis w kodeksie wykroczeń, artykuł 147a, który mówi, że jeżeli ktoś nie rejestruje podmiotu leczniczego, którym kieruje, lub nie wprowadza go do ewidencji, w zależności od tego, czy to jest niepubliczny podmiot zdrowotny, czy to jest na przykład zakład leczniczy dla zwierząt, no, podlega karze ograniczenia wolności. I druga to jest zmiana przepisu artykułu 130, który wyłączał kradzież mienia, paserstwo tego mienia, jak również niszczenie mienia, jeżeli
wartość tego mienia nie przekraczała 1/4 minimalnego wynagrodzenia, a jeżeli przedmiotem tej kradzieży była broń, amunicja czy też materiały wybuchowe, to wówczas było to przestępstwo, a nie wykroczenie, i ten przepis artykułu 130 obejmował też wyrąb drzewa w lesie, i oczywiście to było nieprawidłowe, i ustawodawca obecnie po wielu latach obowiązywania tej pomyłki postanowił ją skorygować. I wreszcie trzecia ustawa, która była przedmiotem prac, to ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, i ona jest związana z tą ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej i zmianie przepisów dotyczących penalizacji zachowań takich związanych nie tylko z tą odpowiedzialnością i współodpowiedzialnością za Holokaust, czyli obarczanie tego tym faktem narodu polskiego i państwa polskiego. Chodzi o to, żeby takie osoby mogły wnosić pozwy, które będą zwolnione od opłat, ale chodzi tylko o opłaty od pozwu, a nie całe postępowanie. Te podmioty uprawnione to są organizacje pozarządowe, które mają w statucie takie zapisy, że mogą takie sprawy prowadzić, oraz Instytut Pamięci Narodowej. To wszystko ma przyspieszyć tego rodzaju postępowania, bo wiele przykładów jeszcze takich mamy, że w dalszym ciągu w mediach obcojęzycznych są używane te zwroty o tym, że polskie obozy śmierci funkcjonowały, polskie obozy zagłady, ale również chodzi o penalizację propagowania banderyzmu, czyli te dwa istotne przepisy z tej ustawy o IPN-ie, która w najbliższym czasie będzie też badana przez Trybunał Konstytucyjny, czy ona jest zgodna z konstytucją, czy też nie. Marzec był również okresem, kiedy weszła w życie ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, bardzo ważna ustawa, bez której reforma sądownictwa, ta reforma ustrojowa, nie może być dokonana. Ustawa weszła w życie 7 marca tego roku. Niemniej przez ten okres przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Mirosława Gersdorf, do tej pory, czyli do dnia 3 kwietnia tego roku, praktycznie już przez miesiąc, nie zwołała pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. To powoduje pewne perturbacje związane z wejściem w życie w dniu dzisiejszym ustawy o Sądzie Najwyższym, gdzie nie może być wybierany ten skład uzupełniający Sądu Najwyższego, a przypomnę, że w tej ustawie jest zapis, że do obsadzenia potrzeba będzie 110 stanowisk sędziowskich, w tym sędziów do Izby Dyscyplinarnej i do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która będzie rozpoznawała skargi nadzwyczajne od orzeczeń sądowych wydanych po dniu wejścia Konstytucji z 1997 roku, czyli praktycznie przez ponad 20 lat wstecz. Sprawy, nazwijmy to zaległe z przeszłości, będą mogły być wnoszone jako skargi nadzwyczajne, jeżeli będą spełnione przesłanki tych skarg nadzwyczajnych, czyli nadużycie praw obywatelskich i praw człowieka oraz oczywista sprzeczność istotnych ustaleń stanu faktycznego z treścią zebranego w sprawie materiału i rażące naruszenie przepisów prawa materialnego lub błędna wykładnia tych przepisów. To są te przesłanki i to warto wiedzieć, że to nie jest tak, że miliony tych orzeczeń będą poddane z kontroli w
trybie skargi nadzwyczajnej. Oczywiście, jeżeli jest możliwe jeszcze, co do niektórych orzeczeń, mogą być wykorzystywane dotychczasowe środki zaskarżania. To jest skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym i kasacja w postępowaniu karnym. Również to, że nie jest wprowadzone te przepisy o Krajowej Radzie Sądownictwa, powoduje dalsze opóźnienia w powołaniu Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej, uzupełnienie składu sędziowskiego Sądu Najwyższego. Obecnie w Sądzie Najwyższym jest 80 sędziów. Z tego, z naszej informacji wynika, że 28 ze względu na wiek, czyli ukończone 65 lat, ma uprawnienia przejścia w stan spoczynku. Również są osoby, kobiety, które są sędziami i zgodnie z tą ustawą, która dzisiaj wchodzi w życie, które mogą przejść w stan spoczynku, ale na własny wniosek, jeżeli ukończyły 60 lat. I z ustawy tej wynika również, że 8 sędziów Izby Wojskowej przechodzi w stan spoczynku bez względu na to, jaki jest ich wiek, bo Izba Wojskowa ulega likwidacji. I jeszcze jest taki termin 6 miesięcy, że inni sędziowie w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, dotychczasowi sędziowie Sądu Najwyższego, również na swój wniosek mogą przenosić się w stan spoczynku, jeżeli taka będzie ich wola. To wszystko powoduje, że są opóźnienia również, jeżeli chodzi o nabór ławników do Sądu Najwyższego. To nabór miał być w ciągu 3 miesięcy wykonany, ale skoro nie ma jeszcze tych sędziów w Izbie Dyscyplinarnej i nie ma sędziów w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, to ten nabór musi być przedłużony do 12 miesięcy i ławnicy na razie będą się rekrutować z tych, którzy będą wskazani przez prezesów sądów okręgowych dla Warszawy i dla Warszawy Pragi i do tej pory byli ławnikami tych sądów, ale taki nabór może też przeprowadzić Senat. Takie upoważnienie też ma, że Senat może wybierać, ławnicy będą występować w Sądzie Najwyższym w sprawach dotyczących skarg nadzwyczajnych oraz w sprawach dyscyplinarnych sędziów pierwszej i drugiej instancji. Wiele emocji wywołała też ustawa degradacyjna, a zwłaszcza weto pana prezydenta do tej ustawy. Pan prezydent miał prawo wniesienia takiego weta. Zobaczymy, czy ono będzie rozpoznawane, czy być może ta ustawa będzie znowelizowana przed rozpoznaniem tego weta, bo takie możliwości też są. Pan prezydent w uzasadnieniu wskazywał, że ta ustawa nie ma trybu odwoławczego i faktycznie też jest i zawiera takie ogólne określenie sprzeniewierzenia się w tej służbie w kontekście również kwestii odzyskiwania niepodległego bytu państwa polskiego. To dotyczy oficerów, którzy pełnili tę służbę w latach 1943-1990. I również tych, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia. Z tą Wojskową Radą Ocalenia to, mówię to pod względem takim prawnym, ta działalność Wojskowej Rady Ocalenia została uznana przez Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy w kilku orzeczeniach jako działanie zorganizowanej grupy przestępczej, co by się już kwalifikowało jako podstawa do odbioru tych stopni generalskich, ale trzeba tutaj po prostu nie wszystkich mierzyć określoną
miarą, bo byli też tacy członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy nawet o tym nie wiedzieli, że tymi członkami są i że podejmują decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, co się oczywiście później przełożyło na konkretną uchwałę Rady Państwa, gdzie też wszyscy ówcześni członkowie Rady Państwa nie brali udziału w takim posiedzeniu, a wiem to na pewno z pewnej sprawy, gdzie występowałem jako oskarżyciel posiłkowy, a świadkiem w tej sprawie był członek Rady Państwa, ówczesny Ryszard Rajf, który no, w sposób bardzo wiarygodny zeznał, że w ogóle w żadnym posiedzeniu Rady Państwa wtedy w dniu 12 grudnia 1981 roku nie uczestniczył. Więc te sprawy oczywiście powinny być wcześniej rozliczone, ale tak się nie stało. Wieloletnie procesy generała Kiszczaka i generała Jaruzelskiego, trwające prawie całe lata 90. i również w XXI wieku, prawda, nie zakończyły się prawomocnymi skazaniami w postaci no, wysokich kar pozbawienia wolności. Tam było tylko jedno skazanie do jednego z członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, gdzie wyrok zapadł z warunkowym zawieszeniem kary pozbawienia wolności. Sąd kierował się z wiekiem i stanem zdrowia tej osoby podsądnej. Na pewno nie powinno być zasady odpowiedzialności zbiorowej i należy te sprawy po prostu rozstrzygać indywidualnie, a przede wszystkim w stosunku do tych, którzy wtedy sprawowali stanowiska kierownicze w Ludowym Wojsku Polskim. Chciałem Państwa zaprosić na następne posiedzenie Kroniki Sejmowej w miesiącu maju. Myślę, że już to będzie taka sceneria stricte wiosenna, bo dzisiaj jeszcze jest zimno i przedwiośnie jakoś w mieście Przemyślu nie za bardzo się rozwija, a wszyscy z utęsknieniem czekamy na słońce i na zieleń. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.